Czy to koniec Tetera i USDC? Dwa największe stablecoiny nie znalazły się na zielonej liście Nowowarskiego Departamentu Usług Finansowych, co może skutkować wycofaniem właśnie tych stablecoinów z największych amerykańskich giełd? No i nasuwa się pytanie, czy to będzie właśnie czarny łabądź, który spowoduje ogromne spadki i panikę na rynku kryptowalut przed zatwierdzeniem spotu ETF dla Bitcoina i ETH? Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC, współpracuje z giełdami i daje im konkretne wytyczne dotyczące notowań i handlu funduszami ETF dla Bitcoina. Fidelity, czyli jeden z największych funduszy inwestycyjnych, zaraz po BlackRock również składa wniosek o spot ETF dla ETH. Akcja cenowa Bitcoina utrzymała się w wyznaczonej strefie popytowej, testując po raz kolejny strefę podażową oraz opór na poziomie 37 400 dolarów, co w tym momencie skutecznie zatrzymało cenę przed dalszymi wzrostami. ETH z kolei po spadku z wyznaczonej strefy podażowej z dokładnością co do 1, no może dwóch dolarów, odbija z wyznaczonej strefy popytowej, testując podobnie jak Bitcoin po raz kolejny wcześniejszą strefę podażową, skąd rozpoczęła się wcześniejsza korekta. We wrześniu na moim kanale YouTube wrzuciłem Wam analizę topowych projektów kryptowalutowych. Była tam m.in. analiza ATOM, gdzie wyznaczyłem poziom 6 dolarów 40 centów jako bardzo interesujący poziom zakupowy i od tego momentu cena tej kryptowaluty urosła o ponad 64%, a wyznaczony przeze mnie poziom był dołkiem przed rozpoczęciem tego ruchu wzrostowego. Podobna sytuacja jest na kryptowalucie FetchEye, która z wyznaczonego przeze mnie poziomu urosła już o ponad 150%, dochodząc właśnie dzisiaj do drugiego poziomu realizacji zysków. Kolejna Snipersko zrealizowana predykcja cenowa. A w dzisiejszym materiale zaktualizuję m.in. właśnie analizę dla tych dwóch projektów. Także zaczynamy poniedziałkową analizę rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut na rynkach finansowych. Jak chce poniedziałek jak najnowsza analiza rynku. Omówimy sobie aktualną sytuację dla Bitcoina, ETH oraz Dota. Kilka newsów na początek. Zrobię również aktualizację dla. Atoma i dla Fetch.ai, które zrobiły bardzo fajne wzrosty za analiz, które między innymi były tutaj dostępne również dla was Publicznie na moim kanale Także jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz Oczywiście zachęcam cię do zostawienia suba Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami Jeżeli będzie to dla ciebie wartość, nie zapomnij zostawić łapki w górę Przybić dzwona, zostaw komentarz, komentarz taktyczny I z góry ci dziękuję za twoje wsparcie Dziękuję również za wasze łapki w górę i komentarze pod poprzednim materiałem każda osoba, która zostawiła łapkę w górę i komentarz ma gwarancję tego, że Bitcoin będzie z nią w najbliższej kosie, więc jeżeli chcesz, żeby Bitcoin był z Tobą, to pamiętaj łapa w górę, komentarz i będzie zajebiście. Także dzięki Wam z góry za to i zaczynamy. Zaczynamy od newsu, który powiem Wam szczerze, że jak go przeczytałem, to troszeczkę się zmartwiłem, bo zastanawiałem się, jakie mogą być konsekwencje tego, że USD mogłoby być wycofane ze Stanów Zjednoczonych, no bo nie ze wszystkich giełd, no bo jakby Stany Zjednoczone oczywiście nie mają wpływu na to, czy USDT będzie używany poza ich jurysdykcją, ale mogą go skancelować w Stanach. No i wtedy dwie największe giełdy, czyli Coinbase i Kraken, które są w top 5 giełd kryptowalutowych, mogą być w ogromnych tarapatach. I krótkoterminowo, według mnie, jeżeli to się wydarzy, a jest Dosyć spore prawdopodobieństwo na taki scenariusz może dojść do paniki i myślę, że niemałych spadków na rynku krypto. To być może będzie właśnie ten czarny łabądź, który logicznie rzecz biorąc, myśląc logicznie, miałby sens. Dlaczego? No bo pewnie znacie na relację od kilku dobrych miesięcy. Mówi się o spot ETF dla Bitcoina, teraz o ETH. No, i każdy z nas, znaczy, przynajmniej większość, a przynajmniej 99% osób, z którymi rozmawiam, spodziewałoby się właśnie jakiegoś drastycznego ruchu spadkowego, jakiegoś właśnie foodu tutaj przed zatwierdzeniem spotu ETF dla Bitcoina, czy również dla ETH, po to, aby instytucje mogły kupić po prostu taniej. No i musicie przyznać, że ma to. Logiczny sens. Dajcie znać w komentarzach, jak wy myślicie o tym właśnie takim podejściu, że cena jest teraz za droga dla instytucji, czy wydarzy się właśnie coś niespodziewanego, coś, co spowoduje właśnie drastyczne spadki, po to, aby instytucje mogły odkupić od słabych rąk, od nowych osób, właśnie bitcoiny, załadować swoje torby przed najbliższą hosą. No i takim czarnym łabędziem mogłaby być sytuacja, w której właśnie Tetar i USDC byłyby zbanowane właśnie w USA. Tak mi się wydaje, tak myślę, takie jest moje zdanie i mogłoby to spowodować przynajmniej krótkoterminowe spadki, a następnie mielibyśmy oczywiście wzrosty, no bo to jest nieuniknione. Także ciekawie jestem waszego zdania i o co tutaj chodzi. Nowojorski departament usług finansowych właśnie wydał nowe wytyczne które dotyczą notowań kryptowalut przez nowojorski organ nadzoru finansowego. No i właśnie, między innymi, jak możemy tutaj sobie zobaczyć, USDC i Tether nie są na zielonej liście tego departamentu. A co ciekawe, znajduje się tutaj stablecoin od PayPal. Także ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o to, że PayPal jest na tej zielonej liście, a USDT, o ile USDT mogłoby tutaj nie być, to o tyle USDC bardzo mocno sprawdzane, jest regularnie audytowane i patrząc z tej z perspektywy, porównując USDC i USDT, w... logicznie myśląc dla mnie, USDC byłoby tym pewniejszym stablecoinem niż USDT, w którym, wokół którego od wielu, wielu lat cały czas są jakieś teorie, że Coś tam jest po prostu nie tak, a USDC jest cały czas audytowane co trzy miesiące i wydaje się dosyć prawidłne, a mimo to nowojorski departament nie zamieścił ich na zielonej liście. I jeżeli ta sprawa będzie się toczyła właśnie w tym kierunku, może dojść do tego, że największe giełdy, czyli Coinbase i Kraken, zostaną pozbawione kryptowaluty z stablecoina, który robi na ich giełdach największe obroty. Teraz z drugiej strony coś pozytywnego. SEK współpracuje z giełdami i daje im wytyczne dotyczące notowań i handlu funduszami ETF. No i to jest pozytywna informacja, która daje nam kolejną zieloną flagę. Kolejny puzzle w całej tej naszej układance spotu ETF, gdzie SEK współpracuje, gdzie SEK daje powiedzmy, że może nie o tyle co zielone światło. Ale dodatkowe potwierdzenie na to, że prawdopodobnie ten spot zostanie zatwierdzony I tutaj kolejny pozytywny news dla ETH, dla mojej ulubionej zresztą kryptowaluty Po BlackRock Fidelity również składa wniosek na spot ETF dla Ethereum Także będzie się działo, ale czy zanim będzie się działo Zadzieje się trochę tą drugą stronę I zobaczymy mocniejszą korektę Wróćmy sobie, zacznijmy sobie od analizy Bitcoina, następnie analiza ETH, DOTA i przejdziemy również do aktualizacji Atoma i Fetch. A jeżeli chodzi o analizę spot. Ale zanim to zrobimy, w tym tygodniu Black Friday, a ja w tym momencie zaczynam już Black Week. Mega promocja na Black Friday, Black Week. Obniżyłem ceny kursów o ponad 70%. Dostęp do Akademii Lifetime oraz 3-miesięcznego mentoringu, gdzie dzielę się z Wami moimi wszystkimi strategiami, na podstawie których robię właśnie te analizy, na podstawie których wyznaczyłem dołki na wielu topowych projektach, na podstawie których wyznaczyłem te poziomy, skąd cena nam spadła, na podstawie których wyznaczyłem dołki na altcoinach i szczyty na altcoinach w poprzedniej hoście. Już teraz, a w zasadzie do piątku, możecie kupić za 72% taniej. Ale również subskrypcja miesięczna z dostępem do analiz Futures Updateów i spot również została obniżona o 82%. Więcej informacji znajdziecie na stronie łukaszpachowski.pl. Nie przedłużając już teraz zaczynamy. Dobra, w ostatnim materiale mówiłem Wam o wyznaczonej przeze mnie strefie, nowej strefie popytowej, która otworzyła nam się po prostu podczas tej świeczki spadkowej. Cena nam zareagowała w strefie popytowej z interwału H4. Zatrzymała się po tym ruchu wzrostowym, spodziewałem się po zamknięciu takim wzrostowym, spodziewałem się dalszego ruchu wzrostowego. Następnego dnia mieliśmy częściową negację tego, tego ruchu. Tak mówiłem Wam o tym, że jakby powiedzmy, że w cudzysłowie przyznałem się do tego, że to się nie wydarzyło, ale co ja mam się przyznawać, to rynek nie zrobił tego, co ja się spodziewałem. Ale powiedziałem, że nie wszystko jest jeszcze stracone. I mówiłem Wam o tym i wyrysowałem właśnie tą linię, że spodziewałem się jeszcze, Właśnie dojścia do jednego z tych trzech poziomów i stąd rozpoczęcia korekty. Tak tworzy nam się na interwale jednodniowym, cały czas korekta, korekta dywergencja. Zobaczmy sobie w sumie, jak wygląda RSI. Rzadko patrzę na RSI, ale również sobie tutaj możemy to zobaczyć, Powiększymy sobie, zobaczmy również na RSI, gdzie jest teraz cena. Też jest dywergencja. Weźmy to sobie wyżej w ten sposób. Zobaczcie, tutaj jest ten dołek. Hmm. Tutaj jest dołek na, na RSI w tym momencie na poziomie 71 punktów znaczy był. Ten niższy, niższy szczyt, a Bitcoin zrobił prawie wyższy szczyt, tak wyższy niż ten. Tutaj, więc. Mamy bardzo dużą dywergencję na RSI, na MACD Czyli cena jest po prostu przewartościowana w tym momencie Jeżeli chodzi o te wskaźniki, a ja dla siebie używam dywergencji I pokazywałem wam to też tutaj W poprzednich materiałach tak, gdzie mieliśmy Tutaj dywergencję Tutaj dywergencję, tutaj dywergencję, tutaj dywergencję I finalnie za każdym razem te spadki były. Nie były właśnie one od razu, bo często jest tak, że cena robi. Cena robi podobnie, jak mamy tutaj. Czyli mamy wyższą zatrzymanie, jakaś konsolidacja lub po prostu taki ruch w jakimś zakresie cenowym, korekta i jeszcze raz, i wtedy nam się rozpoczyna właśnie. Korekta i. Jest duże prawdopodobieństwo właśnie, że to będzie miało miejsce również teraz. No i pytanie, czy tutaj w tym momencie też teraz nie tworzy się jakaś dystrybucja. Może nie o tyle co dystrybucja według like bo daleko do tego schematu, żeby on tutaj miał miejsce. Natomiast właśnie może tu być rozgrywana dystrybucja przez Grubasów. Na razie nie ma tutaj jakby wolumenu, nie ma tutaj jakiegoś zapalnika, który mógłby spowodować dalsze ruchy. Impuls, dalszy impuls wzrostowy, mocniejszy. Oczywiście trzeba brać to pod uwagę, bo to jest rynek nie tylko rynek kryptowalut, to, to jest rynek i tu się może wydarzyć po prostu wszystko. Natomiast na bazie prawdopodobieństwa, historii nie chcę mówić, że fraktali, ale pewnych schematów, jakimi funkcjonują po prostu rynki finansowe jest duże prawdopodobieństwo na taki właśnie scenariusz i byłoby to też zdrowe dla rynku czyli właśnie korekta przed rozpoczęciem kolejnych wzrostów a jeżeli taka korekta to dokąd, albo jeżeli taka korekta, to skąd? No, właśnie z tej strefy, jeden z tych trzech poziomów upatruje właśnie na korektę, lub z tej strefy tutaj wyżej. Jeżeli nie będzie konkretnego ruchu spadkowego, właśnie z tych poziomów, no to kolejne poziomy, a w zasadzie kolejna strefa to 41,243 tysiące dolarów. Tak to widzę. No i w przyszłości ta strefa, nawet gdybyśmy zobaczyli stąd korektę, no to to jest strefa, na którą będę dla Ciebie zwracał uwagę. Natomiast jeżeli byśmy zobaczyli korektę już teraz, to te poziomy już nie będą aktualne. Tylko ta korekta musiała być po prostu no, przynajmniej do tych e, około 32 tysięcy dolarów. Tak w ten sposób. Ale oczywiście, jeżeli to się będzie działo, to będę Wam aktualizował, będę kasował i będę Wam mówił o tym, że kasuję, bo to, to, to i to i żebyście wiedzieli o co chodzi. Co, jak, na podstawie czego. Kiedy się skończy i jak wykorzystać cykl Bitcoina w hoście 2024-2025, aby zmaksymalizować zyski? Jakich błędów nie możesz popełnić, aby sukcesywnie na tym rynku zarabiać? Czym jest Bitcoin i technologia blockchain? O tym wszystkim dowiesz się z mojego nowego darmowego kursu, a link do odebrania tego materiału znajdziesz w opisie pod tym materiałem. Nie zapomnij zaobserwować mojego kanału, aby być na bieżąco i lecimy dalej. No, i spójrzmy sobie, co dalej. Jeżeli mielibyśmy zobaczyć korektę, być może jesteś nową osobą na moim kanale i no nie wiesz, czego ja się tutaj spodziewam, więc przypomnę e, lub powiem, w zależności od tego, czy wiesz, czy nie. Mamy tutaj szczyt poprzedni, czyli mamy górną bandę strefy podażowej, skąd mieliśmy te spadki, e, i tutaj jest szczyt lokalny, tak? Czyli wyznaczyłem sobie na tej podstawie taką wąską strefę, która jest wsparciem. To jest wsparcie na cenę. Okay? Mnie interesują strefy podażowe i strefy popytowe. Tutaj mieliśmy strefę podażową na interwale tygodniowym, na interwale tygodniowym, która nam tylko lekko zatrzymała cenę. Ta strefa podażowa dla mnie ona jest teraz swap zony, czyli zmieniła się w strefę popytową i może być, tym, może być tą strefą, która zatrzyma cenę przy ewentualnej korekcie. Poniżej 28 tysięcy dolarów również kluczowa strefa popytowa, która utworzyła się podczas tego ruchu zestawowego na interwale tygodniowym. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy poziom. I oczywiście cały czas będę wspominał o strefie 22 600 dolarów do 20 000 dolarów. Oczywiście w tej sytuacji, w której jesteśmy daleka droga do tego, ale wszystko może się wydarzyć. Także cały czas biorę pod uwagę dla siebie tą strefę. Swoje zlecenia dalej mam tutaj ustawione, no bo Trzeba być przygotowanym na wszystko, utrzymana nasza strefa. Moja strefa, o której trąbiłem od czerwca, utrzymała i to był dołek. Stąd trzymam swoją pozycję na Bitcoinie. A mogę nawet ją teraz Wam tutaj pokazać, żeby nie było, że sobie gdzieś tutaj e, tylko mówię, że mam, a nie mam. Mam tutaj pozycję z 26 tysięcy dolarów, którą trzymam do tej pory i nawet w najmniejszym stopniu jej nie zrealizowałem. I będę ją trzymał długo, długo długo. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Bitcoina. Przejdźmy sobie do ETH. Do ETH bardzo ładnie nam tutaj spadło ze strefy podażowej. Mówiłem Wam o tym, że zwiększa się prawdopodobieństwo na ruch spadkowy. Dokąd to no Zobaczcie wyznaczona strefa popytowa na interwale jednodniowym. Bardzo ładnie nam tutaj zatrzymała cena idealnie uzupełniła tutaj imbalans, o którym również mówiłem i odbył się ten ruch. Dokąd teraz do, jeszcze raz do strefy podażowej, którą wyznaczałem wcześniej, tak, i w tej strefie podażowej mieliśmy również, mamy również tą strefę, gdzie cena właśnie nam zareagowała i zatrzymała cenę. Co dalej, jeżeli chodzi o ETH? W ostatnim materiale mówiłem, że jeżeli cena nam tutaj wybije na interwale 4 godziny to jest duże prawdopodobieństwo na dojście do Okolicy 2220 Tutaj mamy całą dużą strefę do 2450 Lokalnie jeżeli Lokalnie można było spokojnie stąd Zagrać sobie longa Fajnie zostało to rozegrane Ja nie zagrywałem akurat teraz Ponieważ był ten deadline jeżeli chodzi o SEC Jeżeli chodzi o Zatwierdzenie lub przesunięcie w czasie spotu ETF Cisza było to 17, nic się nie wydarzyło, ale miałem taką myśl, że jeżeli to odrzucą, to znaczy przełożą, to rynek może zareagować negatywnie i może odbyć się tutaj właśnie jakaś kaskadowa likwidacja, kaskadowe spadki. Miałem fajną pozycję na matiku, Tą pozycję możecie zobaczyć teraz. Teraz też Wam pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny, ale skasowałem ją właśnie tuż zanim cena doszła. Ponieważ właśnie bałem się tych spadków, no i to był błąd, jak widać, ale w bezsie każdy dolar się liczy podwójnie przed hostą, więc no trudno. Można było zarobić, mogłem tutaj zarobić, nie zarobiłem, ale analiza sama w sobie została zrealizowana, czy jest realizowana właśnie bardzo fajnie i ten poziom utrzymał cenę. Wracając do samej analizy, mamy strefę, która zatrzymuje nam w tym momencie cenę po raz kolejny, i jeżeli chodzi o. ETH, to tutaj na pewno warto, myślę, że zwrócić uwagę na, na wsparcie na poziomie 1850+, plus. jest to strefa popytowa, która trzymała cenę, raz tak, wyznaczona dwa tygodnie temu, stąd odbył się ten ruch tutaj, mamy kluczową, kluczową strefę na interwale tygodniowym, jest to 1630, no, i tutaj również, jak wspominałem o Bitcoinie i 22600, to wspomnę o poziomie 1480-1440. Jeżeli chodzi o ETH, będę Wam o tym przypominał. Bo jeżeli rynek by zanurkował tak głęboko, to myślę, że byłyby to bardzo fajne poziomy long term. Oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. A więc mamy bardziej nie o tyle co lokalnie, co, co tutaj w perspektywie długoterminowej, jeżeli chodzi o ETH, co może się wydarzyć. Na pewno teraz też utworzyła nam się tutaj nowa strefa, którą można obserwować w perspektywie krótkoterminowej, stąd może się odbyć jakiś ruch wzrostowy. Także też dla siebie to będę obserwował. Ponieważ była tutaj też taka dosyć ciekawa manipulacja, wybicie z uzupełnienie imbalansu i rozpoczął się ruch zostały, więc dla mnie to jest ciekawe, natomiast w tym momencie cena zareagowała w strefie która jest dosyć istotna i ten poziom jest też bym powiedział, że dosyć dokładny jeżeli chodzi o to co ja sobie tutaj zmierzyłem a co tutaj sobie zmierzyłem to podpowiem osobom, które podpowiem osobom, które ukończyły moje kursy to tutaj jest dokładnie poziom, skąd cena powinna spadać, więc sprawdźcie to dla siebie pod kątem edukacyjnym. Przejdźmy sobie do DOTA. Przypomnę, że DOT, dolek na docie również był przeze mnie wyznaczony. Może niedokładnie, bo pomyliłem się o 6%, ale ten poziom był wyznaczony i widzieliście go dobre kilka miesięcy temu wzrost również o ponad 50% dojście do kluczowej strefy i tutaj co chwilę cena reagowała w wyznaczonych przeze mnie poziomach. Przejdźmy sobie do analizy z interwału mniejszego czterogodzinnego. Strefa popytowa utrzymana tylko nadbita knotem, co nie skutkowało co nie skutkowało tutaj break of structure, czyli kontynuacją trendu tylko zebraniem płynności z tych dołków i wytworzyły nam się dwie nowe strefy. Cena zatrzymała się tuż przed strefą z H4, ale z H8 mamy bardzo ładną strefę właśnie tutaj. Podażową z tą świeczką engulfing, która w tym momencie zatrzymała cenę przed dalszym ruchem wzrostowym. Mamy tutaj też widać utworzył się podwójny szczyt, gdzie mamy liquidity, widać knot od góry, co może być potwierdzeniem na ewentualny ruch spadkowe znaczy tego, że zbierała się tutaj płynność lokalnie. Mamy odrzucenie w strefie, więc jest szansa na korektę. Dokąd? Pierwszym, pierwszym punktem, na który bym zwrócił uwagę, to właśnie ta strefa tutaj, tak? Ta strefa tutaj i ewentualnie, jeżeli ta strefa nie utrzyma, no to ta strefa tutaj, która wybijała nam również tą płynność. Także w momencie, w którym są dwie takie strefy koło siebie, Oczywiście dwie mają prawdopodobieństwo, ale ta może być Ta może być słuchajcie tak zwanym inducementem Tak to sobie tutaj zaznaczymy Inducement, czyli zachęta dla traderów, no bo Strefy popytu i podaży, to nie Oczywiście większość jest traderów, którzy grają Jakieś tam formacje harmoniczne Jakieś tam inne rzeczy A tutaj powiedzmy Traderów, którzy grają smart money jest znacznie mniej. I to jest tak zwany inducement. Czyli to może być zachęta na potencjalnego longa. Pokażę Wam, co tutaj może się wydarzyć. Cena może tutaj zejść, odbić, bam, a nagle zostanie wybita. Tak? I wtedy te osoby, które zagrywały z tej strefy popytowej, będą po prostu miały uwięzione swoje stopy. Oczywiście może być taka sytuacja, że cena są i zrobi kolejny ruch, kolejny ruch w zostawę. Dlatego ja się na przykład tutaj nie ustawiam z limitu od razu, tylko czekam na potwierdzenia z interwału teraz. No, Z15, Z5 myślę, że będą w porządku, aby taką pozycję tutaj rozegrać. Dobra, tak to wygląda. A jeżeli chodzi właśnie o dota, no to wyżej mamy tutaj też strefę jeszcze jedną podażową, plus taką strefę wyznaczoną przeze mnie dodatkowo. i A interesujące mnie strefy to są te niebieskie. a teraz przejdźmy sobie do analizy atoma. Aktualizacji. Ostatnio też rzucałem aktualizację dla partnerów edukacyjnych, w której wyznaczyłem właśnie ten poziom tutaj, który dał 17%. Dosyć szybciutko, bardzo fajnie zrealizowane. Tą analizę widzicie teraz. Strefa wyznaczona przeze mnie tutaj została utrzymana. Daję Wam update. Pamiętacie, była analiza robiona kilka dobre miesięcy temu, wyznaczona. Wyznaczone 6,40 i 6,13, 6,40 okazało się dołkiem dla na gdzie doszła do strefy, no może nie do strefy podażowej, ale do oporu, który był tuż przed strefą podażową i stąd rozpoczął się spadek, więc pięknie wyznaczony poziom. A takie analizy możecie właśnie otrzymywać, mając dostęp do moich kursów. Strefa 7,85 wygląda dosyć sensownie. A dodatkowo zwróciłbym uwagę na poziomy okolice 7,65 przy ewentualnej mocniejszej korekcie na rynku. Okay? Jeżeli rynek będzie nam szedł ku kolejnym poziomom, no to tu będą się tworzyły kolejne strefy, ale wtedy będę brał cały czas pod uwagę właśnie te 780. I zobaczmy sobie na koniec fetch, który zrobił ponad 170%. Procent i tą analizę również mogliście zauważyć, znaleźć w tym materiale, który teraz widzicie miniaturkę tego, który był W We wrześniu Wrzucany I wyznaczyłem właśnie dla, gdzie ten fetch I zobaczcie, że Przeżyjcie sobie ten materiał i zobaczcie, mówiłem o tej strefie popytowej, tak Cena nam tutaj spadła do tej strefy i stąd rozpoczął się ruch Dokąd, zobaczcie również Jak pięknie Wyznaczyłem tej profil pierwszy w tej strefie. Cena zareagowała. OK, poszło dalej. Jest reakcja na razie marna, ale jest w drugiej strefie, i pięknie to wygląda. Ta strefa, strefa podażowa teraz również może nam posłużyć jako słabszy i wsparcie dla ceny. A jeżeli nie, jeżeli nie. To zwróciłbym uwagę na te wsparcia, typowo wsparcia z punktu widzenia analizy technicznej. Okay? I tak to właśnie, właśnie zostawmy. A kolejne poziomy realizacji zysków również tutaj widzicie. Tak, ja bym to właśnie rozegrał. Dzięki za Twoją aktywność, dzięki za Twoją uwagę. Do zobaczenia w środku. Wbijajcie na moją stronę Kaszpachowskiej Niech bitką jest z Tobą piona.